zdrowia, szczególnie dla ludzi żyjących w Wenezueli. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Wenezuela, biedny kraj, którym jest socjalizm, który został wybrany w popularnych wyborach 21 lat temu, w 1999 roku. Wybrali Chaveza. Chavez obiecywał nie wiadomo co, no tak jak Hitler, no i go wybrali. Teraz jak już socjalizm wybrali, no to niestety socjalizm ma to do siebie, że jest jednokierunkową drogą, można wejść, jak w zasadzie to jest jak Hotel Kalifornia. Można przyjść i dostać pokój, ale wyjść już nie za bardzo, i tak samo z socjalizmem jest. Wenezuela w latach 1950-60 była jednym z najbogatszych krajów. Później zaczęli, po upaństwowieniu, no to po prostu zrobiła się jedna wielka bryndza. Teraz Wenezuela jest odizolowana przez sankcje, bo tam w zasadzie tam były jakieś wybory, jakieś tam przepychanki są polityczne, jest opozycja. Prezydent był wybrany inny niż Maduro, no ale teraz Maduro rozprzedaje Wenezuelę, sprzedał tam kilkanaście ton złota ruskim, sprzedawał ropę do Chińczykom, a teraz się przykolegował z Iranem. Z Iranem się przykolegował i z Iranu przyjeżdżają najróżniejsze komponenty, te tam do mieszania potrzebne do benzyny. No i również przywożą ludzi. Także Republika Irańska Iranu przywozi swoich fachowców, którzy mają reperować te jeszcze stare rafinerie. No, kraj, który ma jedną z największych ilości ropy złóż na świecie, żeby im zabrakło, no to jest wstyd. To jest wstyd. No, faktycznie brakuje tego piasku na Saharze. To powiedzenie nie może być bardziej prawdziwe niż jest. No, cały ten, ta pomoc irańska, no, przyszła w najlepszym, czy w najgorszym, można powiedzieć, czasie. Cały świat się w zasadzie jest zalany tanią ropą. Ludzie nie jeżdżą. W Ameryce to ludzie zużywają połowę albo mniej benzyny tego, co zużywali. Baryłka spada tam, oscyluje pomiędzy 30 dolarami. W Ameryce nie za bardzo się opłaca nikomu wydobywać ropy, no bo same wydobycie kosztuje 30 dolarów. No w Rosji też sam koszt do utrzymania, no to też jest tam, no społeczny koszt, bo wydobywanie to jest co innego. W południowej Arabii tam koszt sam wydobycia jest 3 czy 4 dolary. No w Iranie też przypuszczalnie około 10. No a w Wenezueli nie potrafią wydobywać. Znaczy wydobywają, ale nie potrafią zrobić rafinerii. Także Nicolás Maduro i jego no, kolega, czy powiedzmy towarzysz z innego kraju, Hassan Rouhani, no, spotkali się i powiedzieli, że będzie współpraca na temat energii, na temat rolnictwa, tak samo finansowych, najróżniejszych projektów, no i jak zwalczania tej pandemii Wuhan 19, czy jak to mówią oficjalnie w ONZ-cie, COVID-19. Wenezuela, minister spraw zagranicznych powiedział, że wszystko jest na drodze. Jest taka firma lotnicza Mahan Air, no i oni przewożą te najróżniejsze chemiczne sprawy, tak samo jak i techników, i części zapasowe, żeby właśnie reperować tą jedną z największych na świecie rafinerii.
cały ten reżim wenezuelskich tych socjalistów, komunistów też planuje kupować w sumie za gotówkę, no ale zamierza kupować przez różnych tam pośredników, czyli znowu pociotki, kolesie, towarzyszy partyjne zarobią na tym miliony, dziesiątki milionów, no ale to było to samo z czerwonymi świniami w Polsce po Magdalence, po stanie wojennym, no cały stan wojennym to było jedno przygotowanie do tego, żeby parę milionów Polaków zdenerwowanych, czy ambitnych, czy bardziej takich nerwowych wyjechało w świat, no a żeby czerwone świnie po prostu przejęły społeczeństwo, no i faktycznie przejęły cały ten bandytyzm, Cimoszewicze, Jaruzelscy, Millery, nie Millery, no to te same czerwone świnie, drugie, trzecie, czwarte pokolenie po prostu rośnie na krwi i na pocie ludzi, którzy pracowali za PRL-u. No opozycja wenezuelska, między innymi Carlos Vecho, no to on jest poplecznikiem lidera, czy przywódcy opozycji Juana Guaido, który był wybrany tam, no całe te wybory to są dosyć dziwaczne, no ale wybrali go tam jakimiś głosami. Maduro oczywiście nie uznaje, no ale to jeden z tych przedstawicieli Guaido powiedział, no tak jak wszyscy mówią, że to jest po prostu wstyd i hańba, żeby kraj, jeden z najbogatszych krajów, który ma tyle ropy, żeby potrzebował kupować benzynę. Parę samolotów już lądowało w stanie Falcon, to jest jeden z tych miejsc, czy dzielnic, czy województw, można powiedzieć, Wenezueli. No i przylatywali w zeszłym tygodniu, w środę, w czwartek jest taka firma szwedzka, ona się nazywa flightradar24.com, gdzie można sprawdzić, kto gdzie lata. No i oni właśnie tam sprawdzali, że te samoloty latają. Cała ta firma Mahan już dostawała sankcje przez Amerykę, dlatego że oni wysyłali najróżniejszy sprzęt wojskowy do Jemenu, no ale to wszystko było z pośrednictwa czy z polecenia islamskich rewolucyjnej gwardii, korpus gwardii. Także no rozsyłają. Iran działa i Iran stara się mieszać gdzie chce. Wenezuela no ma te trudności z tą benzyną od 2017 roku, kiedy Stany Zjednoczone zrobiły większe restrykcje, no ale sytuacja się pogorszyła, kiedy Ruscy dwie firmy, Rosneft i Company i Rosneft Trading wycofali się z Rosji. Chiny tam jakoś kupują, no ale też nie za bardzo. Cena benzyny w Wenezueli była straszna. Jest taki chłopak, on prowadzi kanał bez planu, tam lubił pokazywać, czy lubił jeździć w Wenezueli, przy okazji filmował, no to tam za dolara, no to Wenezuelczyk mógł kupić, nie wiem ile tam, była jakaś makabrycznie wielka ilość tej benzyny, 1000 litrów, czy 10 000 litrów, no ale to i tak nie miało znaczenia, no bo ludzie zarabiali powiedzmy dolar, dwa czy pięć dolarów na miesiąc, także tej benzyny to i tak nie było po co kupować, szczególnie, że opona kosztowała 10, 20 czy 30 dolarów, litr oleju tam 2 czy 3 dolary, także benzyna w całej tej arytmetyce, no to jest w zasadzie prysz, no i no ale teraz już i zabrakło i nawet tej benzyny, także nie ma tej benzyny. Jest nadzieja, że wszyscy amerykańscy liberałowie, socjaliści, kiedy teraz w listopadzie Trump zostanie wybrany na drugą kadencję, że oni wszyscy pojadą do tego raju socjalistycznego. No, terroryści, czerwone świnie, no i wszyscy przy korycie. To jest smutne, w jakich czasach żyjemy. Zdrowia.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Też dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.